26 sierpnia w sali imienia Lubomira Szopińskiego odbyła się konferencja dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa pomorskiego. Spotkanie dotyczyło organizacji roku szkolnego 2016-17 oraz stanowiło podsumowanie podjętych działań w systemie oświaty w roku minionym. Przedstawiciele placówek oświatowych zapoznali się m.in. ze zmianami, jakie zostaną wdrożone na przestrzeni najbliższych lat. Pojawia się 8-letnia szkoła, w listach nazwana szkoła podstawowa. Zobaczymy, co będzie w projekcie ustawy. Szkoła gimnazjalna zostaje przekształcona, wygaszane są gimnazja. Następnie pojawia się 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum i szkoła branżowa z dwoma jak gdyby etapami, kwalifikacjami pierwszym i drugim stopniem. Podczas konferencji miało miejsce uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Haliny Uchman, która w kuratorium pracowała 26 lat. Jest to dla mnie chwila na pewno bardzo niezwykła, bo przychodzi się na emeryturę tylko jeden raz w życiu, a więc jestem jeszcze wzruszona tymi wszystkimi życzeniami, kwiatami, podziękowaniami. No i wnioskuję z tego dzisiejszego spotkania, że no jednak dyrektorzy no docenili mnie i nie tylko to, co było dobre, ale również te problemy, które były trudne, zostały rozwiązane i, no i cieszę się, że jeszcze mogłam w tym stanie tutaj być dzisiaj. Uroczystości towarzyszyło wielkie wzruszenie oraz podniosła atmosfera. Halina Uchman na swojego zastępcę poleciła swoją długoletnią współpracownicę, starszą wizytator delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, Joannę Sawczyn.